Cześć, witajcie z tej strony, Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnych Tech Newsów. Mamy środę, zaczynamy od pierwszego newsa, takiego bardzo krótkiego, no bo sporo mówiliśmy ostatnio o S24, przypominam, że to połowa pierwsza, tam w środku stycznia, tak, tam 18-17 stycznia oficjalna premiera. I do tej pory widzieliśmy grafiki, rendery i tak dalej, bazujące oczywiście na tym, jak to wyglądało wcześniej, no bo te telefony za dużo zmienić się nie mają. Pojawiły się prawdopodobnie jakieś pierwsze zdjęcia takich finalnych produktów, no bo to już najwyższy czas i wygląda to podobnie do tego, co mieliśmy ostatnio, więc różnic nie będzie. Ta wersja taka srebrna, jeżeli chodzi o tą ramkę, przypomina mi trochę iPhone'a, tych wszystkie wersje Pro, Silver. Nie za bardzo to lubiłem, bo to się bardzo pracowało, chociaż wyglądało bardzo fajnie. Zobaczymy. Natomiast no, myślę, że się nie musimy oszukiwać, bo ta sprzedaż tych nowych telefonów nie będzie jakaś fantastyczna. Ja już wam to mówię teraz. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że S23 seria jest świetna i ktoś, kto miał kupić wreszcie Samsunga po wielu latach, kupił. I oczywiście znajdą się osoby, którym akurat w tym roku wypada, powiedzmy, wymiana w abonamencie, czy po prostu wymiana telefonu i lepiej wziąć, nie wiem, S24 i dopłacić trochę i już nie brać S23, bo o rok młodszy model. Natomiast większość zmian będzie w software'ze, tak jak mówiłem, dotyczący tego AI. Zobaczymy, jak w aparatach, no tutaj powiedzmy ten mniejszy teleobiektyw w wersji Ultra. Zobaczymy, mam nadzieję, że jeżeli faktycznie S24 i Plus będą na Exynosie, to będzie to jakoś działało. Ja w ślepo na pewno bez znajomości i telefonu i poznania go przynajmniej kilka dni nie będę go polecał, znając życie, że urządzenie może różnie się zachowywać, więc chcę to sprawdzić organoleptycznie i zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest pierwsza informacja, druga dotyczy App Store'a. Znaczy, to jest gigantyczna zmiana, ja nie wiem, dlaczego większość portali o tym nie pisze, to jest dla mnie zastanawiające. Znaczy, może nie, że większość, ale duża część, powiedzmy tych, którym się spodziewał. A oczywiście chodzi o to, że no, weszły nowe normy tam 1 listopada chyba. Te zmiany dotyczą treści cyfrowych DRM, natomiast w ogromnym skrócie chodzi o to, że będzie można po prostu instalować aplikacje spoza sklepu App Store. Coś, co Apple wykluczało przez wiele lat, jakby no, powołując się na to, że to nie będzie bezpieczne, że to będzie powodowało jakąś większą ingerencję w telefon, to może działać gorzej, tak? No bo jakby do tej pory te wszystkie standardy, jeżeli przez sklep było wszystko puszczane, musiało być spełnione i ktoś sobie powie, ej, ale przecież w Androidzie też wszystko przez sklep instalujemy i tak dalej. Tak, ale można sobie kliknąć nieznane źródła i na przykład Antutu można sobie pobrać, chociaż oficjalnie powiedzmy w sklepie nie jest już dawno dostępne, więc na to zwracam uwagę. No i tutaj będzie też taka możliwość. To nie jest w ogóle coś takiego, że nigdy na Apple nie można było jakby zewnętrznie instalować aplikacji, czy powiedzmy bez użycia App Store'a, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale były takie klip, nie wiem, czy to w ogóle działa jeszcze, przyznam szczerze, ale było takie App Clips, to się tak nazywało, że były na stronach internetowych jakby odpowiednie miejsca, gdzie po prostu klikałeś i jakby pokazywała ci aplikacja, która była tak by, nie wiem, czy ona ze strony była, czy ze sklepu, gdzieś z ukrytego miejsca, natomiast ona finalnie nie była instalowana, tylko na chwilę ją używaliśmy, jeżeli chcieliśmy, nie wiem, wykorzystać jakiś kod rabatowy, coś takiego, do takich jakichś prostych rzeczy. Więc coś takiego już było, natomiast teraz rzeczywiście, no i gry, aplikacje będzie można instalować spoza sklepu App Store. Znaczy, mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, jaka to jest ogromna zmiana. Niektórzy dopatrzyli się w kodzie iOS 17.2, że będzie blokada regionalna, bo to tylko w Europie. No, Unia Europejska działa w Europie, więc na innych rynkach nie będzie takiego przymusu. Oni nadal będą mieli jakby tylko możliwość pobierania aplikacji z App Store. Natomiast to jest ogromna zmiana, bo przede wszystkim, no, wszystkie płatności, które będą wewnątrz aplikacji, nie będą musiały iść przez App Store'a, przez ich system, powiedzmy, płatności jako subskrypcję, tylko będzie można robić sobie wewnętrzną, powiedzmy, usługę płatności, czy też przez stronę internetową, a to się będzie synchronizowało z danymi i tak dalej, więc będzie można omijać to, więc pewne usługi nie będą tańsze, ale no, nie będzie Apple dostawało tych 30%, które chyba do tej pory zawsze dostawało. To raz. Po drugie, no, jestem ciekawy, czy Apple jak się zachowa, w sensie czy powie ok, dobra, niech tak będzie i musimy się dostosować, żeby móc sprzedawać te telefony na terenie Unii i czy będzie widać jakąś różnicę, w sensie, że na przykład, nie wiem, będą jakieś dodatkowe zabezpieczenia przed tymi aplikacjami w systemie, że na przykład telefon będzie działał wolniej, to nie jest wykluczone, w sensie, że Apple będzie chciał dać pstryczka, że hej, musimy dodatkowo dbać o bezpieczeństwo z tych aplikacji, które są instalowane zewnętrznie i dlatego na przykład jakiś proces musi gdzieś tam w tle cały czas działać.
Ja tego nie wykluczałam, to jest takie trochę w stylu Apple, więc zobaczymy. Natomiast część osób sobie zażartuje powrót roku 2000, w sensie gazetki z dzwonkami, z aplikacjami, kody QR będziesz sobie skanował i będą ci się pobierały aplikacje poza App Store'em. Śmiesznie, bo to jest rzeczywiście gigantyczne wydarzenie, bo to jest jakby kolejna rzecz, na którą Apple musi się zgodzić, żeby móc sprzedawać telefony w Unii Europejskiej, w sensie USB-C. Bądźmy szczerzy, to był pierwszy z tych przytyków, który globalnie, powiedzmy, zmienił, czy przyspieszył, nawet jeżeli Apple to planowało, to przyspieszył na pewno to, że te nowe iPhone'y są już z USB-C i Lightning żegnamy. No a teraz druga sprawa. Zobaczymy, jak Apple to odbierze, czy będą dużo niższe wpływy z App Store'u, jeżeli chodzi o zakup aplikacji. Ktoś na pewno na tym ucierpi. Tylko pytanie, czy Apple, czy my? Bardzo fajne rozwiązanie, uważam, że powinno być promowane i ja się do tego też przyłączam, a mianowicie Samsung w Brand Store'ach, no mamy w kilku miastach, w Gdańsku, Gdyni, Katowice, Krakowie, Łodzie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białymstoku, Warszawie, można wypożyczyć sobie na 7 dni jakieś tam odpowiednie sprzęty i przez 7 dni, to razem z jakąś firmą, Plenty, przetestować urządzenie i później po tym okresie testów można kupić sobie je z jakąś tam dodatkową zniżką. Super sprawa, znaczy w sensie ja nie dziwię się ludziom, że niektórzy nie ufają i nie kupują jakichś urządzeń, bo nie wiem, 5 czy 10 czy 20 recenzentów powiedziało, że to jest super telefon albo że jest bardzo fajny i ma jakieś tam wady, bo ludzie się boją, tak? W sensie nie wiedzą, czy to będzie spisywało się w ich przypadku, czy będzie odpowiadał im potrzebom, a zabawa telefonem 15 minut w salonie na kablu to nie jest to samo, co korzystanie z telefonu 7 dni. Więc uważam, że taka rzecz jest jak najbardziej spoko. No oczywiście, no jakby zawsze alternatywą było to, że kupujesz sobie coś przez internet, no i tam po 14 dniach, czy tam do 14 dni zwracasz, no ale zawsze blokujesz sobie te pieniądze, a tutaj jednak wypożyczasz. Nie wiem, jakie są dodatkowe warunki, więc musicie sobie to doczytać. I no i polecam zerknąć. No, czytałem komentarze, że nie wszyscy jeszcze w salonach o tym wiedzą, ale mam nadzieję, że zaraz to się ugruntuje, jeśli chodzi o tą wiedzę. No i jedną z ostatnich informacji jest dobry sygnał dla osób, które chciały kupić sobie Apple, ale nie mogą patrzeć albo na Notcha, który był przez 10 lat, przesadzam, ale przez wiele lat, teraz dynamiczna wyspa, która zapowiada się pewno, że będzie z nami trochę dłużej. Okazuje się, że iPhone 16 mogą mieć otwór, w sensie wcięcie, znaczy otwór na aparat i tyle, koniec, kropka, żadnych dodatkowych rzeczy, więc będą wyglądały jak większość telefonów z Androidem. To raz, natomiast no, podejrzewam, że gdzieś tam jednak Face ID, skaner musi się znaleźć, więc pewno udało mi się wreszcie go zrobić pod ekranem. To była super sprawa. O ile technologicznie wygląda to lepiej i dla użytkowników byłoby to też lepsze, natomiast z punktu widzenia Apple niespecjalnie jakby patrzy na to przychylnym okiem, w sensie nawet jeżeli są jakieś tam zapowiedzi, bo czy przecieki, bo wtedy ten telefon będzie wyglądał jak każdy inny Android, a jakby Apple identyfikację swoich modeli ma dość jasną, że one mają się wyróżniać, mają wyglądać inaczej niż większość telefonów z Androidem i to na pewno przeczy temu podejściu. Więc tak na dobrą sprawę zobaczymy, jaka jest prawda już za niecały rok. I na końcu kod odblokowania telefonu. Oczywiście nawiązuje do tego, że na sali plenarnej było widać, jak Donald Tusk odblokowuje telefon samymi piątkami. Natomiast dlaczego nie warto robić powtarzalnych cyfr, w sensie wszystkich takich samych? No to są pierwsze kombinacje, które ktoś będzie próbował jako złodziej złamać. Tak samo jak 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Więc nawet zamienienie z tej jednej piątki cyfry na 0, na 9, na 7, na 1 będzie powodowało, że ten kod będzie znacznie trudniejszy już do odblokowania. No nie, że niemożliwe, ale znacznie bardziej trudny do przewidzenia. Dlaczego ludzie ustawiają takie proste kody? Ja zawsze robię jakiś trochę trudniejszy, ale w testowych urządzeniach zdarza mi się też robić jakiś prosty. Natomiast jest to związane na ogół z bardzo prostym rozwiązaniem, jeżeli coś gdzieś nie działa albo nie do końca jest dopracowane, tak? To nie jest tak, że ludzie na siłę wymyślają prosty kod, dlatego że będzie nam łatwiej, tylko po prostu usługi, które jakby mają powodować zabezpieczenie urządzenia, nie działają tak jak trzeba. I świetnym przykładem jest właśnie to, i dlatego o tym mówię, że telefon, który był odblokowany tym kodem, leżał po prostu na stole i skaner po prostu tego nie opadł. Zawsze trzeba go delikatnie niestety podnieść. Swego czasu był też problem przy iPhone'ie 13, na 13, bo nie było tego poziomego odblokowania, jeżeli chodzi o Face ID, więc na to zwracam uwagę, że to powodowało, że ludzie ustawiają takie proste kody. Oczywiście są też inne powody, jak na przykład to, że nie wiem, telefon, nie wiem, czasami ojcu, matce, babci, dziadkowi porywa dziecko i też chce mieć prosty kod, więc jest jakaś tam właśnie kombinacja. Natomiast polecam tego po prostu nie robić. No i jak widać, nie wpisywać kodu w miejscach publicznych, gdzie są kamery.
czy można się jakoś przed tym bronić. Tak, pokazywałem się w tym rozwiązaniem, jest chociażby w Motorola rozwiązanie mieszanej klawiatury, nie tylko w tych Moto Shield, ale ogólnie już teraz jest to w ustawieniach po prostu bezpieczeństwa, czyli mieszana klawiatura. Czyli jeżeli będziemy klikać, powiedzmy, konkretne miejsca na klawiaturze, to nie oznacza to, że po prostu te cyfry, które klikamy, są odpowiednio tam, nie wiem, jak patrzycie wy, 1, tu 2, tu 3, tutaj 4, 5, 6, tak, no to jak klikamy, to one są pozamieniane. Wrzucę wam przebitkę, jak to wygląda z jakiegoś testu Motorola. No i oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby też mieć folię prywatyzującą. Czy myślę, że to powinien być taki standard, jeżeli chodzi o telefony, powiedzmy, polityków i osób, które robią to w publicznych miejscach, gdzie wiadomo, że są kamery i mogą być kamery, jeżeli już muszą sięgać po ten telefon, bo już swoją drogą, jak widzę tych wszystkich posłów, których albo nie ma na posiedzeniu, za co oczywiście dostają pieniądze i powinni dostawać tylko procent za tych, z tych posiedzeń, na których są i czytaniach, a no i nie powinni też siedzieć w pracy na telefonie, tak? No bo sorry, bo ja jak pracowałem w biurze, to tak szef nie za bardzo był za tym, żebym siedział na telefonie, tylko jednak, żebym robił swoją robotę. To takie moje podsumowanie idealnej wizji parlamentaryzmu. Natomiast zwracam uwagę, że po prostu, że warto zmienić sobie kod co jakiś czas i żeby to nie był kod powiązany z wami, ani też żeby nie był tym najprostszym, tak samo jak macie, nie wiem, powiedzmy wzory, to żeby to nie był, nie wiem, Z-ka, żeby to nie była litera L czy odwrócone L, bo to są najprostsze, które w pierwszej kolejności można odgadnąć. Ja przypominam, że zanim telefon się zablokuje, nawet na jakiś czas, to ileś tych prób można zrobić w zależności od telefonu, więc szansa, że zgadniemy, powiedzmy, tą prostą kombinację, są naprawdę bardzo duże. No i wtedy już prosta droga do tego, żeby po prostu wyłączyć taki system blokowania, bo wchodzisz w ustawienia, wyłączasz blokowanie, potwierdzasz jeszcze raz tym samym kodem, który poznałeś przed chwilą, zgadłeś i tak na dobrą sprawę sprawa jest załatwiona i możesz korzystać dowoli z takiego telefonu i z wszystkich treści, które się na nim znajdują. A w dzisiejszych czasach to jest bardzo już poważna sprawa, no bo raz, że z takiego telefonu możesz wyciągnąć dane, które są, powiedzmy, kompromitujące kogoś. Dwa, są to dane jakieś wrażliwe. Trzy, nie daj Boże, ktoś ma jeszcze to samo hasło, powiedzmy, do bankowości. A cztery, można się za kogoś podszywać. W sensie, no, bardzo łatwo wywołać skandal, burzę, jeżeli sobie z takiego telefonu zatwitujesz, czy zafacebookujesz, albo wrzucisz coś na jakiegoś YouTube'a, który jest podłączony do takiego telefonu, a jest, powiedzmy, partii politycznej, czy banku, czy czegokolwiek innego. Więc to są poważne sprawy i myślę, że warto o tym dbać. Dlatego o tym mówię. Normalnie bym o tym nie wspominał, tylko warto sobie przejrzeć swój kod i rzeczywiście sprawdzić, czy nie jest on najprostszy, tak samo swoje hasła. Wiele tych generatorów haseł ma też takie podpowiedzi, że na przykład hasło tu i tu na dwóch różnych portalach zostało użyte do tego samego lokowania właśnie w dwóch miejscach i warto sobie zawsze to jakoś rozróżnić. Dzięki bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. I miłego zobaczenia w kolejnych filmach, które pewno jeszcze w tym tygodniu będą, bo mam dla was coś przygotowane. Cześć!